nagrać, zobaczyć, jak idą roboty na budowie. I już patrzymy. A więc patrzcie, tutaj są kolejny dzień. I coś się tak patrzy, a oni tu nic nie zrobili. Oto, to robili cały dzień. Jesus Christ. Co za leniwce. Co za leniwce, nie? Jak można tak ponadto pracować? No, a ja nie wiem, tak na serio to dobrze im idzie, ale wolno. Wiecie, to się wydaje, jak się siedzi z dzieckiem cały dzień, to ten czas się tak dłuży, się robi 3000 rzeczy. Albo czasami siedzi cały dzień na dupie, bo bobas po prostu chce spać na nas. Ale to... O, a jeszcze tutaj coś jest. O, jeszcze tutaj coś. Bo oni będą to teraz płyty przykręcać. Była duża tawa, co by była tawa. To potrafił znowu. Komentarz będzie później. Na razie tylko można podziwiać. No, tylko nie wiem, jak to się da. Co to jest? To się działo. Witamy kolejnego dnia. Stawiamy ściankę działową. Zrobimy sobie timelapse tym razem może. I może nam wyjdzie. Nie mamy kołków, improwizujemy. Haha. Prezentujemy wam ściankę działową w timelapsie. Skończyliśmy ściankę działową? Nie. Skończyliśmy ściankę działową, zostawiliśmy sobie raz, dwa i tam trzy przejścia bez wyporek. I to będzie elektryka, wełna, GK i po robocie, nie? Teraz robimy sufit, ciąg dalszy. Hej kochani, welcome back to my channel. Czyni się kozi bardziej na tym. Tutaj tak choinka bardziej wiecie. W sumie i czarne będę robić. Duszki gdzieś nie w tym się. A co, że niby nie wjechała na jasnej choinkę? Nie, choinki nie może przyjąć. A. Dajcie znać, kto bierze udział w ankiecie na Insta o wyborze podłóg, bo to jest na a la minut, nie? Bo już widzę, głosujecie na razie na tą. A jeszcze, jak już zasypiałam wczoraj, to byłam na tą. A w ogóle jeszcze rano zaczęłam wybierać tych, których tu nie mamy, jakąś białą, jasną. Na którą do twojego pokoju? Ale no ta jest taka, no jest elegancka, ale bałam się, że ona zarzuca będzie, że kicz wjedzie nam, ale nie pietol, tej nie bierzemy pod uwagę. Czemu to? A ja żadnej, ja chcę o to, o taką. O taką? No. Czekaj, to jest jedynka. Ja im bym to. Poczekamy jeszcze chwilę i zobaczymy, jeszcze pokażę, wstawię wam foteczkę w innym świetle. Zobaczymy. O, jeszcze może jakiś filmik też, tak. Na filmy trochę lepiej widać te kolory. Luna testuje, na której się najlepiej tańczy. Na której? Na tej czarnej. Na plastikowej. Wow. W ogóle pierwsza opcja to była ta, że bierzemy o takie i ja praktycznie taką biel miałam wybrać. A po jakimś czasie się okazało, że to jest plastik. Więc wybieramy nie z plastików, tylko co to jest dom, tak?
No i te plastiki po 150, dostaliśmy cenę, a to 220 za metr. Tak? Jakoś tak. Ale no, byliśmy przekonani, że ten plastik ma w sobie jednak górną warstwę drewna, że to nie jest ściema, ale to jest ściema. A jak przychodzą po takiej plastikowej podłodze, to można zwariować, bo to jest takie, tu nie ma, wiesz? Też no i też, że jest chłodniejsza. No jest taki, no takie, no jest taki nie wiadomo jaki kolor. Jakiś sztuczny. No. Ciężko jest tak to brać. Dobra, a jaki kolor? Ja nie mówiłam o kolorze. A w czym? O cieple, a, wiesz. No tak, no. Drewniana jest cieplejsza. Dajcie znać w komentarzach, którą wy byście wybrali. Jak będzie już ten film, to już ta podłoga będzie zamówiona, bo dzisiaj zamówiam. Więc zobaczymy, czy wybierzecie tak jak ja, czy zepsujecie mi humor i wybierzecie coś innego. Jeszcze pewnie jak pojedziecie zamówić podłogi, to mi się zmieni. Tak może być. Ale co? Co znów? To teraz wybieramy z filmu. Wybierajcie. Takie chmurki, patrz, takie coś wolisz? Nie. Czy? Nie, czy takie? Nie, beżowe. Chcesz takie coś? Nie, chcę beżowe. Co beżowe? Chmurki. Chmurki beżowe? A takie może, patrz, o, liście. Ona wczoraj powiedziała, że ona nie chce chmur, tylko ona chce drzewa. I wydarła się na nas, że nie, ona chce drzewa. I nie wolno się pytać, tylko po prostu proszę gotowy pokój. Drzewa mają być. A to do mojego vloga? Nie, 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 to brudne. Witamy w drugim pokoju, który miał być prostszy i szybszy do remontu. To nie jest drugi pokój, tu nie ma nic. Jest trzeci, tak na razie to tak. To jest wielka niespodzianka. Niestety gorsza. Ta gorsza. To miało być ładnie, wiecie, żadnych belek, nic, tak, sufit i koniec, nie? A tu się okazuje, że jest trochę inaczej. Nie wiem, jak oni to zrobili. Tam mieliśmy niespodziankę pod ziemią. Pod ziemią, tutaj mamy na górze. No poczekaj, tu jeszcze gumoleum leży i pod spodem też coś jest. Ciekawe co. Zaraz będziecie ściągać? Podłogę tak, też? Tak. Na pewno wynosimy łóżko. Dobra, to trzeba wszystko zdjąć. Tu myszy chodziły, bo tu dziura jest nad tym. Tam jest... Trzeba zdjąć deski. Taka dziura. Gumy, myszy i szczury miały imprezę w końcu wakacyjną. Wiesz, sama tam się na zboże karbować, nie? A tutaj update prądowy. Jakieś kabelki coś tam porobione. I tutaj chyba do gniazdka, a tutaj do włącznika. I tutaj jeszcze kilka. Atencja! Ile kolorów ma? Dużo! A to są dwie. Dwie, no. Wow. Nie mogłam, musiałam wam powiedzieć. Chociaż jestem cała w błocie. Nie, naprawdę, na końcu tęczy jest garnek złota. Ale gdzie jest ten koniec tęczy? Trzeba go znaleźć. No Luna, gdzie jest koniec tęczy? Tu czy tam? Tu jest tęczy, mamy dwie. Hejo. Hejo. Ściągamy tą piękną wychodzinę. Oczywiście odnowimy ją i z powrotem wróci, nie?
żeby tam studni nie było, tylko każdy był się smokry. Ja nie wiem, czy chcę to wiedzieć, co tam jest. No dobra, i dalej. No tak, to jest. Cygła. Jesteśmy w pokoju, w którym widzieliście, że zrywamy podłogę. Zaszła mała rewolucja. Mianowicie zaczęliśmy zrywać błazery, co też zapewne widzieliście. Tam były deski, które też postanowiliśmy zerwać, bo nam nie pasowały, były strasznie złej jakości. I w połowie pokoju, na górze, spaliła się wędzarnia. Musieliśmy to zdjąć i oto co nam się ukazało. Cześć koty, jak tam wasz strych? A to było na tych deskach. Plew. Jakieś pamiątki po okupantach. To kotek? Nie spadli, tylko mnie tu proszę. Chcę wam powiedzieć, że zamykamy tą jakże piękną przestrzeń. Stawimy płytę, dostawimy do niej drugą, przykręcimy, a tą sobie zabierzemy, żeby mieć jeszcze gdzie chodzić. I to na razie tyle. I zaraz to zobaczycie w trochę szybszym tempie, bez mojego gadania. Hej, yo. No. Co robicie? Zobacz swój korytarzyk. Działa. Okej. Okay. Teraz to ładnie te belki widać. No. A to jeszcze nadal jedna warstwa, nie? Tak, no, trzeba je wyczyścić. Powiedzcie, co będziecie robić. Dobrze, będziemy dynię kończyć, czyli zdejmować te wszystkie sznurki, gumki i rajstopy, a raczej kurczę to nie, mocno zaschło. Już ty paruję. Dobra, idę ogarnąć demona. Czemu tu szczekasz? Zaczynamy rozwijanie dyni. Nie wiem jak to będzie, bo trochę dłużej niż dwa dni sobie pobyły w tych skarpetach. Mam grzyba. Aha. A co to za grzyb? To nie, trujący. Nie trujący? Myślę, że trujący, jak myślicie. Ja idę po tego małego. Po czego małego? Po tego. Dwa dni jest wystarczająco, żeby utwardzić beton. A nie ma problemu ze zdjęciem skarpety. Pierwsza wyjęta, chociaż nie jest zbyt rewelacyjna i w ogóle... O, kotek przyszedł. W ogóle nie wiem, co będzie dalej z tymi pozostałymi, bo one wyglądają jak polakierowane. Ciekawe zjawisko. No ale... prawie jak z dyniowa, a tu zostawiłam z czymś takim. No to teraz tylko to pomalować. To wyszło chyba najładniejsze. Mhm. Jakbym miała coś doradzić, to nie czekajcie ze zdejmowaniem tych skarpet i sznurków, bo ja musiałam to robić przy użyciu młotka. No i efekt jest jaki jest. Po dwóch dniach najlepiej zdjąć, wtedy będzie łatwo i bez kombinowania. Co to znaczy nieźle? No nieźle. Perfekcyjnie. No to jeszcze jest nieprzykręcone, bo śrub nie mieliśmy, ale już kupiliśmy, także teraz będziemy dociągać wszystko. I tu będziemy zamykać tak, jak przyjdzie węgla. Mhm.
No, ale mniej więcej wiesz, tak będzie wyglądał twój pokój już teraz. Piękny.